Witamy Was bardzo serdecznie w Customie Lara at the Movies. Jest ze mną Sylwek. Cześć, witajcie. Jest Orgus. Jestem, siemka. I my jesteśmy w filmie Rebeka. Dalej. Dokładnie, ale powiem wam, że to jest jakiś shit. No, ja też nie wiem, co tu... Bo ja nie mogę dosięgnąć jakby tych... A, bo tu może musi się wysunąć w klocek do góry. Widzicie taką teksturę na podłodze? No jest, jest coś. Ale ona jest niewysunięta i drzwi są zamknięte po prawej, a tam jest dźwignia. Więc to czegoś nam pytanie. Tu jeszcze brakuje, słuchajcie. Może jeszcze coś się tu przesuwa. Ojejku. Ja wale. Ale naprawdę to jest nas... A może w coś trzeba strzelić? No właśnie patrzę tego... Tak, na 100% tu się musi wysunąć blok i wtedy sięgniemy ten do tego żrandol. Manki. No a co tutaj w tym pomieszczeniu, gdzie my przez okno widzimy tego rząd coś tam? O właśnie, no. To tutaj nic nie ma? Tak po prostu? Ej, ale to też jest taka tekstura dziwna. No tam jakieś przejście jest. Dobra, mam plan. A nie, nie mam planu, bo przecież to nam będzie przeszkadzać. Głupie. Nie, tu musi się coś jeszcze przesuwać. Jeszcze jest, słuchajcie, jak się idzie tym korytarzem, taka, jak się skręca do tego żałwie całego, jeszcze jest taka tekstura też wyróżniająca się z takim kwadratem jest, białym, no, nie? Na podłodze. Mhm. No i to też mi, tak powiem wam, śmierdzi. Ej, a jakbyśmy skakali po tym, ale to jest jedno? Nie, nie, z tego no jedno, jedno. Aha. Nie. Początek i zaś... No, ten custom, jeśli chodzi o rozwiązania, jest taki, powiem wam, tricky. Trzeba to wynaleźć, trzeba to wynaleźć. Tu są te lampy, ale ich się nie zestrzeli. Rycerze chyba też raczej nic. No dobra. Tego nie wysunę, rozumiem. To się tak wyróżnia, tego już nie pchnę przed tą stronę. A w tą się da? Nie da się. O mój Boże. Dziwne. A co my mamy jeszcze w ekwipunku? Mamy coś sensownego? Nie, nie mamy. Nic, nic takiego nie ma już. Ej, ale my mamy łom w ogóle, crowbar of or knife, a były jeszcze takie jedne drzwi zamknięte, nie? Czarne. Na początku, ale ona nie chciała. A nie chciała. Kurde. Może to już czasówka jakaś jest? No, ale raczej takie dźwignie nie są na czasówkę. A ten postument nie będzie czasówką? Znaczy ta tutaj, ta... No wiesz, też tak sprawdzałem. Ale które? Wiecie co? Mam rozwiązanie. No. Przeniknęła przeniknęła przez te kolce. Można po prostu przejść. No ale tracisz życie. No trochę tracę, ale słuchajcie, mamy tyle tych apteczek. No ale to myślisz, że to tak miało być? Skoro jest taka możliwość. No to zawsze jest taka możliwość. Znaczy, no tak, ja to wiedziałem, nie, że tak nie można. Zawsze, no ale... No normalnie, no mi zjada do dobra, no prawie całe życie. Nie, no to nie miało tak być. No ale no zawsze się tak Sylwek da, tylko teraz pytanie, czy tak wow. Ale ja tam ginę na dole. To wy tam szukajcie, ja też ginę. To wy tam szukajcie, a ja... No dobra, ale Sylwek, co ci to dało? No właśnie, bo giniesz tu chyba, nie? Chyba trzeba się opuścić. A nie, jest dźwignia naścienna, dobra. Gdzie niby? Nie, no to tak jak już zeskoczymy z Sylwka jest, sposobem. Jest dźwignia. Mhm. Aha, no ale to, aha, jest tu drabinka. Jest. Nie, to coś mi się wydaje, to takie trochę dziwne. No, dla mnie też to jest dziwne. Oj, to jest artefakt. Dobra, wait, ja to chyba może ogarnę. O, dildo. No, dildo. Dobra, mam prawdziwe rozwiązanie, ale od razu powiem, że zobaczyłem na YouTube. No. Wczytujcie sobie. Mam sekret. Gdzie? Tam na dole? No, tam na dole. Dobra, słuchajcie, wiecie jakie jest pełnoprawne rozwiązanie? Jak te kolce się wysuną, to podnosicie, znaczy wyciągacie rewolwer, ale ja bym tego w życiu bym na to nie wpadł. No ale to musimy to robić. No, ja pokazuję jakie jest pełnoprawne przejście, jak wy nie chcecie, to nie musicie, nie? Patrz. Otwiera się to i teraz tu się podnosi i się idzie na manki, nie? No ale co trzeba zrobić? No wyciągasz rewolwer, stojąc przy tych kolcach. I no. Tam w suficie jest taka dziura.
Taka szczelinka wąska i tam trzeba strzelić, bo tam jest ten, nie wiem, lampion czy co to tam No to jest. teraz to widzę, ale tak... No wcześniej ja tego też nie widziałem, więc to jest dla mnie dramat. Jeszcze raz, gdzie ten lampion? Nad kolcami, w takiej wnęce. Na no dobra, fajnie, gdyby jeszcze trafiała w to, wiesz? A widzę, faktycznie, o Boże, ale co to w było. życiu, no. Więc twoim sposobem też się dało, a to był pełnoprawny. No, jak ona mi nie chce w to celnąć, więc ja mam to w dupie. No, nie chcę faktycznie. Jak to nie chce celnąć? No nie chcę i w ogóle nie ma te, nawet tej kuleczki naprowadzającej. No, u mnie ma kuleczkę, ale nie chcę, nie działa to. U mnie ma kuleczkę, pindole, w ogóle, co tu się dzieje? Dobra, gdzie jest ten sekret? A szukać chcę. Trzeba przesunąć ścianę? No widzicie, patrzę, strzelam, ale durne. I to pełnoprawne rozwiązanie. Ale durne. Ja też już nie mogę z tym. Ale weź w ogóle, tutaj w ogóle to się buja, zaraz ją walnie. Co... No właśnie mnie to falnęło, tak zbagowało mnie. Torgus, wymyśliłeś jakieś dziadostwo. Słucham, no to róbcie sobie po swojemu. Ale co to mnie tak w ogóle wyskoczyłam, nie wiadomo gdzie. Ja też w sufit, nie? No. Ta apteczka to był sekret? Tak. No gdzie mi nic, żadna muzyczka nie zagrała. A, to weź sobie podgłośnie, nie taki jesteś. O, ja umrę. Przecież ja to miałem dosyć głośno. A ile macie sekretów teraz? 9? Moment. Nie wiem. 8 na 70, ale powtarzam, nie? A, czyli okej. Okay. Ja, jest okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Ja mam 6. Powodzenia. Jezu, co ta tempadzida robi? O nie, tu będzie się coś toczyć, jakaś kula, czuję to. No ale to jest dziwne, że to jest sekret tak na wierchu. Na wierchu? No. Wiedziałem, że to się będzie toczyć. Po prostu wiedziałem. Jorzek wiedział, ale nie powiedział. A kiedyś to się będzie toczyć? A ty co? Nie wiem, dochodzę. Apteczka. Dildo, żeś se użył? Co? Aha, to twoja dola. Ja już nie mogę tutaj. Nie mogę tej kuli przejść. Mało, że mam rage'a na tą grę. Ale przynajmniej cię rozśmiesza Agusia, nie? Tak, dzięki, Aga. To był żart oczywiście. Dlaczego to leci dalej? Jaki hajniarz. No bo to jest głupie. No i się nie toczy, pizda. O! A kiedy ono... O! Kiedy ona zaczyna lecieć? No właśnie tak dziwnie, raz wcześniej, raz później, nie umiem tego sobie wyliczyć. Jak o, jeszcze jedna będzie lecieć, to wpadnę w hajnę. Aha, to no, super. Super zrobione. Ej, teraz nie wiem zaś, bo jest tak drabinka, tam jest jakaś kucana wnęka. Ale ile tych kul jest? Jedna czy dwie? Jedna. A ile byś chciała tych analnych? Ty masz chyba takie. No ty, bo cały czas w jakichś dildach, kulkach, że nie chcesz jednej, tylko więcej, ja nie wiem. I się jeszcze śmieję. Cieszę się na samą myśl, słuchajcie, o kulkach. Nie. Chodzę tutaj po tej drabince. O, jakaś wnęka tu jest. O, mam jakiś diament, tak? Już myślałem, że dildo. Wziąłeś to? No wziąłem. No to czemu nie informujesz współgrających? O, tam jest dźwignia. Widzieliście dźwignię? W drugiej wnęce, tak? Tak, tak. Tak. Takie na łapkach trzeba było. Tak, co? A wziąłeś diament też, tak? Nie, a skąd? No też jest wnęka. To jeszcze jedna była wnęka? No, jest wnęka jedna, a potem jest diament. Wcześniej masz wnękę z dźwignią. Aha, jakaś no, klapa się. Dobra, no to wcześniej mam. A nie, czekaj, nie, później jest dźwignia, a wcześniej jest diament. O, no tak, w ten sposób. Dobra. No to musiałem to ominąć. Tak, taka drabinka jest do góry. I wnęka tam jest. A dobra, widzę drabinkę. No i kajta klapa się otworzyła, nie wiem. No powrót, no bo inaczej byś z tego zadupia nie wyszła. Ale gdzie wtrynić ten diament? Bo tak nie za bardzo czaję, nie było żadnego miejsca przecież na to.
No ale na te dildo było tam od tej baby na A, prawo, nie? faktycznie, no tak, mamy jeszcze dildo, zapomniałem. Czy ja się tu obiję plechami? Gdzie ja w ogóle jestem? Aha. No przy żółwie. Hopla! Chciałbym do niego iść, i co? Boże, ta baba cały czas się patrzy, jej się nie znudziła tak tu stać? Co by się nie znudziło? Co? Tak w to grać? Nie no. Jest. Ja to kocham. Cały czas się patrzy. O nie. A tu? To jest podejrzane. Max? Co? Przeczytaj nazwę tego artefaktu, który będziesz wkładać. Ale ja już włożyłem. O Jezu, to niech Sylwek przeczyta. A gdzie to trzeba włożyć teraz? Dobra, wyszedłem stąd. No, jestem po tych przy baby. Tym diamencie, co znalazłeś, pamiętasz? Na prawo od tej baby. Na prawo od Jezu! Tej baby. Aha. Dobra. Ej, ale kto mnie tutaj tak robi? Aha, to te drzwi. Już cię posuwają tam drzwi. No, what the? Czemu cały obraz się trzęsie? O co chodzi? Aha, on jeszcze żyje. No spoko, Kuźma. A co tu chodzi? Jakieś baldachimy? Zestrzeliłeś kulkę? Tutaj coś będziemy przesuwać, może tą harfę. Czekaj, 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 czekaj. Kulka, tu jest kulka. Już ją strzelam. A faktycznie się trzęsie. Ale obniżyło się. Co? Jest kolejna kulka. No zaraz tutaj obok. Tutaj takie konie? O tym zaraz, gadasz? Tak, zaraz mi pies znowu wyskoczy, czuję to. Rebeka Jam. Ale nie, mi chodzi o to tamto drugiego. A już dupa. No tu też kulka jest zestrzelona, do zestrzelania no, w tym drugim. Sorry, ale nie widzę tego, nie wiem. A widzę jakieś globusy. Ale co, czego nie widzisz? Czego nie widzisz? No jestem po tej prawej stronie, tam gdzie są te ci samuraje. No, to przed tymi samurajami masz do wtrynięcia dildo. No i przeczytaj, jak się nazywa to. Rebeka Jam. Nie, a to drugie? A nie, dildo? No dildo. Masz dildo? Nie. No na dildo? Dole było tam. To chyba pominąłem coś. Jak zeskoczyłeś tam na dół, jak były te kolce, nie? No. Co dźwignię na ścienną przeciągnąłeś tak, na tej drabince. Tak, to jak spadłeś tak. na sam dół, to tam był postument z dildem. Aha, no to super, to nie wziąłem tego. Oh my god. To czekamy. No, my i tak nie wiemy, o co tu chodzi, chyba że Aga już wymyśliłaś. Bo ja widzę tam jakieś globusy na górze, które będzie można przesłać. Myślałam, że globulki. Co? Jakie globulki? Ja nie używam takich słów, nawet nie wiem, co to jest. Globulki? Wytłumaczcie mi, o co chodzi Adze w komentarzach, bo po prostu to jest jakiś hit. Globulki. To będzie nazwa tego odcinka. I gdzie wy to jakieś dildo widzicie? A jest dildo, matko. I no ja takimi, rzeczami się nie zajmuję, więc nie widzę tego. Czas zacząć! Okej, bye! No co? Idź, babo, jedna, no. Ja tam żadnych obiekcji nie mam. No wiem, bo sama korzystasz. Nie, ja nie muszę. Dobra, dobra. Nie, nie, skończmy, skończmy to, słuchajcie, skończmy. No skończ właśnie już. No skończ, skończ, Aga, skończ. No, chory. To rozumiem, że tam stoicie i nie wiecie, co robić. Psychicznie. Przesuwam jakieś globusy, nie wiem. Globcie. Globulki przesuwam. Globcie to są dla mnie. A tutaj te klocki, co się podwyższyły, ten klocek, który się podwyższył, to co, nie wskakujesz? Nie wiem, czy już byś chciała z nas skakać. A to nie tak od razu. Ja to najpierw muszę trochę popchać. W złą stronę to pchnąłem, no kur... Dobra. Zaraz mnie coś targnie.
Ale to co ty z tymi? A wiesz w ogóle o co chodzi, jak one mają No, stać? biały na biały, czarny na czarny, no. Hello. No ale przecież tu jest ich bardzo dużo, no to jak ja mam to zrobić? No ja te tutaj, które są obok siebie stawiam i tyle. Nie, nie będę to się na tutaj... pewno nie tak ma być. No Co to ty zaś? najwyżej będę to potem odsuwał, trudno. Wiesz Wiem, jest co? to, że to tak i ciul. Dobra, jest w jakiejś sali pięknej. O, cześć piosek. Nie, wiesz A co, to ja nie wiem. sypialnia. Ej, O, ale jaka to jest... ładna. A nie, tu są... Ej, masz rację, to nie jest takie proste. A Kurde, no też... nie wierzę, co ja zrobił. A tu też jest jakieś dziwne. Czarne, Trzęset. Nie, tu też jest takie, że dookoła można to przesuwać. Masz rację, Aga, że to może nie być takie wcale proste. No to tak trochę to bez sensu robisz, moim zdaniem. A byłeś tam w tej wodzie? No nie byłem jeszcze nigdzie, na razie to przesuwam. No to ja... Zniszczyłem wszystkie kulki czarne, jakie się tylko No to dało. ja też. Nie, no ale wszystkie te białe mają takie tekstury z dupy. Naboje do rewolwera, okej. Pff, nie wiem. Ostatnie, stawiam, jak to nie będzie chodziło o to, to ja się poddaję. No to nie rozumiem, jak ty to. Dobra, otworzyło coś się się coś, otworzyło. słyszałem. No, ja też coś słyszałem. Ustawiłem w dobrym miejscu chyba. A to już Sylwek też ustawiłeś? Nie, ja dopiero wyszedłem z sypialni. I tu widzę konie. Ja dopiero wyszedłem z sypialni. Boże. Ja wiem, no po prostu dzisiaj taki dzień macie. No, ja nie powiem, kto ma. Dobra, tu jakieś czarne globusy, co ja mam tam na nie wchodzić, tak? Czy co? Przesuwać? No przesuwać, wchodzić? Nie, za duże są trochę. Ja wiem, że to dildo tak ci się spodobało, ale bez przesady. To dobrze, że nie posuwać te globusy. Dobra, a tu jakieś białe, czarne. Czarne, tak? Bo... Ja już nic nie mówię. No nie wiem, niektórzy wolą białe, niektórzy czarne. Dobra, ustawiam kolejny globus, kolejne mi się coś podwyższa. Nie wiem, skakuję gdzieś do góry. Nie wiem, o jakiej wodzie, Aga, ty mówiłaś. Jezu, co to było? Nic, co się stało? No walnęłaś czymś. Kubkiem. Jezu, mogłaby być ciszej? Bo? No bo straszysz ludzi. chyba ino ciebie. Aha, to ze strzelania są, dobra. A tak, tu, tak. Co to za gunwo? To sekret? Torgus, czy możesz poczekać? Jestem cały czas w tej samej lokacji, wyobraź Ale sobie. Ja to cały czas słyszę i nigdy nie czekasz. No to teraz masz dowód na to, widzowie potwierdzą, że jestem cały czas w tej samej sali i nic innego nie robię, poza próbą odgadnięcia, o co tu kuźwa chodzi. Dobra, ja zestrzeliłem cztery te jakieś kule czarne. Ja nie jestem pewien ile, bo już straciłem rachubę. Cztery, no ja cztery. Cztery. No dobra, przesunęłam to tak jak ma być i co niby się stało? Drzwi się otworzyły jedne i tam podniosłem w ogóle amunicję. Tylko. Ale białe do białych rozumiem te kule, tak? Tak, tak, tak. Gdzie te A drzwi czarne się do niby czarnych. Otworzyły? No takie małe wciapki drzwi. No to tu się jakiś klocek podwyższy, co, o co tu chodzi? Do dźwigni, nie? Tego się nie da przesunąć. A co ta dźwignia sobie, chyba że ta dźwignia to czasówka, czeka. Jakie drzwi się otworzyły, bo tutaj mi się nic nie otworzyło. Tu jest ta sypialnia. Gdzie te drzwi Boże, są? Boże, ta dźwignia to czasówka. Super. Gdzie masz wodę jeszcze, Boże? No. Chcę powiedzieć deseo. Wiem. Co ja się zrobiłam? Czemu mi się no, to nie... No, jak przy ścianie będziesz biec, to zobaczysz takie drzwi, no. No, są takie krata, takie wielkie, czarne. Nie, to takie małe. Nie ta krata duża, tylko takie małe drzwi. Takie jak do tej pory mieliśmy. Aha, czyli też taka krata. No dobra, aha, no i... Serio? No i tam jest taka amunicja, bez sensu, nie? I to Daj, chyba nawet nie spokój. Był sekret, czy to był sekret? Nie, nie był sekret, bo 9 nadal mam. A też się podniosły takie dwa bloki i one otwierają te czarne wrota, takie te największe. I te wrota to jest czasówka.
Ale nie rozumiem, jak bloki ci otwierają wrota. Nie, no na te bloki wskakujesz, tam jest dźwignia i to jest czasówka. I dostajemy się do Janvier. Ale tutaj w ogóle wchodziłeś na taką kładkę, która się zapada? Tak, coś przesuwałeś? Tak, tak. Jestem przy Janvier. Poczekaj. No ale ja z nim tutaj poromansuję pod biurkiem. Znaczy, koniec, albo koniec. Albo na biurku. Ale on jest zajęty, słuchajcie, listami, książkami. Flip, flip. Olał cię. A ja mam takie pończoszki. No Dilda już nie mam, przykro mi. Dobra, przesunęłam to. Teraz mam no, tutaj... No teraz mam jakąś wodę. A czemu ta dźwignia jest w powietrzu? Czemu w powietrzu? Jak ja mam ją przeciągnąć niby? No blok musicie tam wysunąć, żeby tą dźwignię przeciągnąć. A co zrobić, żeby on się wysunął? No ja ustawiłem wszystkie globusy poprawnie, może coś spieprzyłaś. Boże, duszek. Dawaj. Ale on w tej wodzie powinien się... Aha. Sylwek, co robisz? No ja przesuwam teraz ostatnie globusy. Dobra, jakiś klocek mi ale się podniósł. Ale ten na dole, tak? Tak, tak. Właśnie klocek mi się podniósł. Kurde, nie ogarniam, o co chodzi. No i co on mi zrobił? Ale nic to jest nie ma. Głupie. To głupie. Okej. No mam ten dwa podniesione klocki. Co z tym trzecim? No pewnie masz globusy jakieś spieprzone, bo można łatwo to pomylić, że biały dałaś na przykład niechcący na, wiesz, na czarny. Ja na przykład ale czyli tak te zrobiłem. Cztery klocki muszą się podwyższyć, tak? Tak. Mhm. No ja mam jeszcze kulkę niezestrzeloną. A właśnie, może kulka też. Aha, no oczywiście nie ona nie trafia, tego. Bo po co? No to może jednak więcej jest tych kulek, a nie jedna. Znaczy, no na a pewno nie cztery. Była, ale jeszcze jest... Jeszcze taki na samym środku się podniósł klocek i nad tym klockiem jest kulka. Jak ja mam ją zestrzelić? Ja zestrzeliłem chyba wszystkie, jakie się dało. Nie. Ja dałem te globusy... Nie, nie da się. Czarny na czarny, biały taki prześwitujący, jakby też biały. A na górze też dałeś? Nie. Globus? Nie. Po takiej kładce rozpadającej no się? Teraz nagle, super. 50 naboi zmarnowane. Jeszcze taki na górze musisz globus. A, tak, tylko najgorsze jest to, że mi się tylko jeden klocek podniósł. A zniszczyłeś na pewno wszystkie te nie, takie... cztery. Cztery zniszczyłem. A Agaty cztery, czy jednak pięć? Chyba pięć. No właśnie. Mi się też wydaje, że jest więcej niż cztery. Jeszcze na suficie jest tak jakby nad tym klockiem, który się podniósł tam. Ja pierdzielę, zaś znowu te ogniste duszki tu będą się... Nie, patolka. Gdzie są te drzwi od tego Janvier? Ale które drzwi od Janvier? A, przecież te czarne, te główne. No, te co teraz jest czasówka, no. No to te czarne, te duże. No. W tej sali no są. No to są wiem. Łatwe do ogarnięcia. Aha, to... Naprzeciwko tak jakby, nie? No Jezu, zamknęło mi się. Nie, ja nie wiem, gdzie to jest, ja nie umiem tak. Nie, no te tam duszki nie to jest... A, tam jest dźwignia. Kurde, tylko no, nie dostanę się do dźwigni. Nie wiem, o co chodzi. A co, nie mieliście dźwigni tutaj? Serio? Mieliście dźwignię. Nie, no była dźwignia jakaś tam. No. Ale te duszki, jak ja mam się ich pozbyć? Nie umiem tam dobiec do tej dźwigni. Do no, tych drzwi. Ale to nie było wyżyłowane jakieś. Ale ja nie umiem. Nie wiem, jak mam to zrobić. Tutaj ona klęka oczywiście, bo jest za wysoko. Bardzo mi się ten custom podoba. Spadaj. Pomyślisz o sobie cały czas. Nie, mówię ogólnie, że mi się bardzo podoba. A wam się nie podoba? Nie przebiegnę no, tego. Co, ja, muszę, ja nie ogarniam tej zagadki. Wiem, o co chodzi, ale... Znaczy ustawić musisz wszystkie te globusy i wszystko wiem. Postrzelać, nie? Wszystkie te. Więc to chodzi na spostrzegawczość. Może coś pominąłeś po prostu. Nie, ja nie umiem tam wbiec. To jest do dupy. Jezu, czy ten koń musi mieć taką grubą dupę? To nie działa.
Tutaj jakaś woda jest. Co w tej wodzie? Jest kolejne dildo, nie? Czy ty możesz poczekać i gadam ostatni raz teraz na serio? Jak nie, to koniec bez takiego grania. No właśnie miałem już czekać, tylko muszę znaleźć miejsce, w którym mogę na was... przy was... no. Na was poczekać, o to mi chodzi. Jakieś takie wyraziste. Bo gdzieś się coś otworzyło, ale nie do końca wiem gdzie. A jest ta piąta, co za dziadostwo. Faktycznie. No, dobra, się otworzyło się kolejne. Mhm. Tak, podniosło się? Jest, podniosło się, no. Trzecia. I to teraz będziesz miał... To do żonwie już idziecie, tak? No ja teraz mam dźwignię. Coś tam, jakieś czasówce. Ognie, nie? Aga? Co tu się dzieje w ogóle? No nie. Spoko, oleje, na razie ciepłym moczykiem. Gdzie to się otworzyło? No ale to czemu te duszki się w wodzie się nie... One się w tej następnej wodzie da zaktywują. Przejdź tam do następnego pomieszczenia. Po drabinie? Aha, tu się otworzyło. Jeszcze raz? Po drabinie. Nie, drabinka to będzie powrót. Do kolejnego pomieszczenia z wodą. Ale tu jest dźwignia. Tak, ale to potem. Dobra, nie ma już tych duszków. No tak, ale będziesz wracała się znowu tam. Po co? Bo tam trzeba jeszcze dwa globusy ustawić. Nie wiem, ale mnie ta czasówka rozwaliła. Nie wiem, gdzie się otworzyło, słuchajcie. Musicie to zrobić i mi powiedzieć, gdzie się otworzyło. My nawet nie wiemy, o co chodzi, także sorry bardzo. No zaraz będziecie wiedzieli, bo musicie te dwa globusy. No jestem przy żołpierze. Pierze, gacie. Rzece. Dobra, i co tutaj? Tutaj pewnie do przesunięcia kloc. Tak, klocek. Boże, tu jest tak dużo przejść. Nie, właśnie to jest, tak się wydaje tylko na początku. O kur... No, ale naprawdę wymagający jest. Fuck. Fuck! Krokodylak cię goni? Nie. Wow, co to jest? I to gdzieś w tej głównej sali. Wow. Spadaj. No, Boże, naprawdę. Boże... Aga, gdzie ty jesteś? Tutaj w tej wodzie chodzę, brodzę. Z tymi duszkami, co? Mhm. One znikają tam potem, nie? No dobra. Myślałem, że one nigdy nie znikną, ale... No to. Ale znikają. No, tu jest kolejna. Nie mam kolejny pojęcia. Globus do przesunięcia. No i czemu się nie przesuwa? Tak, tu. Dobra. To czekam na was już w tej głównej sali przy otwartych drzwiach, jak zrobicie to wszystko. Okej, no to co, wtryniamy teraz dildosa, tak? Mhm. Wtryniamy. Jak to się nazywało? Max Money coś tam? No kurde, nie wiem, bo już też wsadziłam. No i dupa. Ale jakaś dziwna nazwa tego była. Znowu te drzwi jakoś tak posuwają. Kurde. Ciemno jest. No, ciemno. Ale mogłabyś, Laro, zapalić flarę? Tu nic nie ma, żadnych wnęk. No, nic nie widzę. Na górze też nic nie ma. No dobra. Coś tu jest, nie. Okno z lampą. Mhm. Boże, cały czas do góry i do no, no, góry. No, to jakiejś wieży idziemy, do dzwonnicy. Idziemy do tej, do Nasty Dragon, odwiedzić ją. O, do Rozpunki. Mhm. Czemu się zamyka? O, otwiera się coś. Ogień się jara. Widziałeś jakiś ogień, który się nie pali. O, fuck! F5? Zapisz, Sylwek. No, zapisałem jeszcze przed. To. Nie wiem, trzeba do niej iść, bo to nie ma sensu. To jest ona? No to jest, bo ona wygląda jak Lara. Ojejku. Aha, ej, czyli faktycznie. Tutaj kucnąć. Ale to trzeba przed nią kucnąć, wiesz? Ale tak, ona się no, rusza. Nie. Dobra, no zepchnęła mnie prawie w tą wodę. Nie, jęcz. Ona jest ala taka, wiecie, ta, jak ona się nazywa? Sofia. Dobra, zostawił jakiś papirus. Na taką lachę. Ale ja nie wiem, czy ją się da coś z nią zrobić, bo jej... Tak, nie. Ja zabiłem ją. Aha, okej. Okay. Tak, zginęła. Ale mam fajne ujęcie teraz. Ej, ona w ogóle co narobiła? Ona zostawiła taki papirus. No tak, ale jak umierała, to robiła dziwne ruchy.
Jak wór suchy. Ale długo trzeba w nią strzelać? Nie. Nie wiem co za papirus w ogóle. No już tak trochę długo, no i nic się tu nie dzieje. Rebecca's no. Manuscript, okej. Okay. No to chyba w zależności czym strzelałaś. No ze zwykłym. Ja shotgunem trochę. A co ona robi? No właśnie, mówiłem ci, że jak umierała, to robiła dziwne ruchy. No jasne, że no coś zostawiła. Dobra, ja ustawiam globus w ogóle. Który? Te na dole, czy te u góry u niej? A tam jest na górze jakiś globus u niej? No ale on się nie, chyba się nie przesuwa, nie wiem. Ja przesuwam te na dole, czarny i biały, nie? Ale tu nie wyskakują kolce. No właśnie nie wyskakują, dziwne to. No, mnie wyskoczyły. Ale które? Przesuwałem biały. No ale ja czarny najpierw ja też od czarnego zaczynam. No nie wyskoczyło mi nic. I teraz przy białym też nic, nie? Czyli może od czarnego trzeba zacząć. Tak. I dźwignia na środku teraz jest dostępna do przeciągnięcia, bo wcześniej się tam ogień jarał, nie? Mhm. Dobra. A i te drzwi, ta kratka co myśleliśmy na samym początku, pamiętacie? No. Ta czarna się otworzyła, co zaczynaliśmy praktycznie... Aha, do tej wody się nie da wskoczyć, spoko. Nie, bo ona zabija. Spoko. Dobrze wiedzieć. Aha, tu jest dźwignia. Czyli wracamy znowu do tej głównej lokacji, do tego głównego holu i tam do tych drzwi, tak? Tak. Mi się wydaje, że to będzie koniec już. No, też mi się tak wydaje. Do głównego holu mówicie? Mhm. No to idziemy. No to było proste. Znaczy teraz w dół, nie? Tymi schodami, co się wspinaliśmy. No. Wezmę shotguna na wszelki wypadek może. Co ja robię? Co ja robię, to zapisuję. Co ty tutaj robisz? Jak jeździsz? Je łopie. Nie, tam było inaczej. Nie, tam było pindolu? Nie pamiętam. Penisie, a nie pindolu. A penisie. Czemu ta szmata żyje nadal? Koleś. Ej, to się... ogień jest. Ej, serio, jara się całe tak. To domostwo. Tak. Wszyscy potwierdzili. Tak. Najpierw sejbek, potem maga. No, czemu mieliśmy nie potwierdzić, dobra, jak się znowu jara? Znowu jakieś takie... Strzelam jej w krocze. Strzelam ja jej też. W krocze. Ale nie ma co marnować na nią lepszej givery. O, ja tutaj strzelam. Dobra. Gdzie to się otworzyło? A coś ona zostawiła, czy tym razem nie? Nic? Tutaj już nie tym wiem. Razem nic. A to trzeba było ją pominąć. Nie, otworzyło się tu? Tak, otworzyło się. Dobra, bo jeszcze tam jak zaczynaliśmy, nie? I ten papirus tu trzeba położyć. Na takim postumencie. Mhm. I otwierają się kolejne drzwi. Brr. Boże, co ty robisz? No, też czuję, że to będzie koniec. To co robi? Coś mnie elektryzuje tu. Czy ja mam do tego podejść? No raczej nie. Koniec. Gramy. Turn FX off. Ej, mamy jakiś nowy Ej, ten... Zmieniła tak outfit. Jak on wow. I teraz mamy Alfred Hitchcock Psycho. Tak. No to już takie... Drugi level jakby. Psychozowe jest. Ale to rozumiem, że tą Rebekę oceniamy oddzielnie, tak? Tak. No myślę, że tak, bo to dwa oddzielne filmy są. No dobra, no to jak wam się podobało? Mi się to podobało, bo to było takie trochę trudne. Ale w ogóle inne, bo czarno-białe. Tak. I Lara była fajnie ubrana tak inaczej. Ja bym dała, nie wiem... Tak 8,5 albo 9? Nie, 8,5. Sylwek? No, ja to potwierdzam. Potwierdzam też, ciekawe, trudne zagadki były. Trochę było rage'a, ale też takie 8,5 bym dał, przyznałbym. No, ja z czystym sumieniem, słuchajcie, 8 daję. Naprawdę, podobało mi się. No, było bardzo takich fajnych, dużo niekonwencjonalnych rozwiązań, nie? Tak. Chociaż... Ten moment z tymi kolcami, które dały się przejść na YOLO, to tak trochę tego twórca jakby nie przewidział. Ale nie? Przecież ile razy robimy coś tak, jak nie powinniśmy. No tak, to prawda. Ale powiem wam, że jak na razie chyba najbardziej mi się podobał ten film.
Bardziej od piratów? Znaczy piraci też byli spoko, ale tutaj jedna, znaczy piraci byli tacy bardziej, wiesz, takie, taka nutka przygody tam była, nie? A tutaj to było takie bardziej właśnie na zasadzie spostrzegawczości, zagadek. Podobało mi się to tutaj. No na tym samym poziomie bym to ustawił, nie? Nie pamiętam, ile ja dałem piratom. Może 8? Nie pamiętam. To sprawdzimy na nie, nagranie. 7 chyba dałem piratom. 7, tak, bo powiedziałem, że Fading Light jest lepszy i dałem 7, tak. Czyli teoretycznie z oceny wychodzi, że to mi się bardziej podobało. No ale dobra, dziękujemy wam tak serdecznie za ten odcinek. Bardzo. Tak, tak. I do następnego. Pa, pa. No, cześć. Pa, pa.